Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Dorota Zdziech, zwana również Bajubajką. Pod nazwą Bajubajka możecie znaleźć moje nagrania, w których opowiadam o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj z ogromną przyjemnością przeczytam Wam jedno opowiadanie z mojej ulubionej, jednej z ulubionych książek tak naprawdę, Pan Kuleczka. Pan Kuleczka to oczywiście seria książek dla dzieci. Ja wybrałam tom o tytule Dom. A opowiadanie nosi tytuł Bagaż. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Nóż, zawołała katastrofa. Albo lepiej komplet noży, bo jeden może się złamać. Plaster z opatrunkiem, powiedział Pypeć, bo nożem można się skaleczyć. A kompletem tym bardziej. Serwetę. Katastrofa już ściągała ze stołu ich ulubioną żółto-pomarańczową. Tam na pewno nie będzie takiej ładnej. A skąd wiesz, że tam będzie stół? Zapytał Pypeć. Stół? Zdziwiła się katastrofa. Stoły są wszędzie. A taka piękna serweta jest tylko u nas. Chociaż może masz rację, stół też weźmy. Dobrze? Pan Kuleczka, do którego zostało skierowane to pytanie, rozejrzał się lekko zakłopotany po pokoju. Pokój wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Przypominał sklep, przez który przeszedł huragan. Leżały tu, stały, a nawet ciągały się najrozmaitsze przedmioty, przyniesione, przyturlane i przewleczone z całego domu. Nauszniki i rękawiczki. Może ja Wam pokażę. Nauszniki i rękawiczki. Bo może się ochłodzić. Gry planszowe. Żebyśmy się nie nudzili. 4 piłki. Dla każdego po jednym. 3 paczka. Jakbyśmy chcieli zrobić sobie bezy. I najważniejsze chyba. Maska do nurkowania, bo nigdy nie wiadomo, czy w tym lesie nie będzie jakiejś wody. A oprócz tego komplet tęczowej krepiny. No przecież do dekoracji, gdybyśmy urządzali bal. Pół biblioteczki do czytania na dobranoc. I wiele innych rzeczy, które zaczęły już wirować panu Kuleczce przed oczami. Porządek, porządek, powiedział pan Kuleczka. A wszystko zaczęło się tak niewinnie. Po prostu zapytał, co Pypeć Katastrofa i Bzyk-Bzyk chcieliby wziąć w tym roku na wakacje. Płyn przeciw komarom, mówił teraz Pypeć, i ten obraz z księżycem i drabiną z naszego pokoju, zawołała Katastrofa. Bzyk-Bzyk, bzyczała Bzyk-Bzyk, próbując przeciągnąć na środek pokoju but narciarski pana Kuleczki. Pan Kuleczka mocno zacisnął oczy, a potem niespodziewanie uniósł rękę. Chwileczkę, powiedział. Wszyscy zatrzymali się w pół drogi i zapadła nagła cisza. Tak nie można, powiedział stanowczo pan Kuleczka. Nie można zabrać ze sobą wszystkiego. A poza tym, nie warto. Wszyscy rozejrzeli się po pokoju. To? Zaczął Pypeć. To co robimy? Może usiądźmy najpierw przy stole i porozmawiajmy, co dla kogo jest naprawdę ważne. A potem to weźmiemy. Wspólnymi siłami odgarnęli drogę do stołu i odnaleźli krzesła. Potem siedzieli dość długo i rozmawiali o tym, co jest ważne i co naprawdę warto zabrać ze sobą. A jeszcze potem zaczęli wybierać te naprawdę ważne rzeczy spośród zgromadzonych w pokoju, a te mniej ważne odnosić na miejsce. Poszło im bardzo dobrze. Mucha Bzyk-Bzyk zauważyła przy tym, że można być kimś zupełnie malutkim i bardzo ważnym. Kaczka Katastrofa, że naprawdę ważnych rzeczy jest o wiele mniej niż nieważnych. A pies Pypeć, że niektórych rzeczy nie da się zapakować. Bo jak spakować na przykład rozmowę przy stole? Pan Kuleczka, dom. Moi drodzy, zbliżają się wakacje. Zbliża się czas wyjazdów mniejszych, większych, krótszych, dłuższych i oczywiście pakowania bagaży. Dlatego wybrałam to opowiadanie. Bardzo je lubię, ponieważ mi przy pakowaniu również towarzyszy nieraz dylemat, co zapakować.
Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałych, udanych wakacji i szczęśliwych powrotów. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam Was, Baju Bajka.